Wyjątkowe wydarzenie szykuje się w sobotnie popołudnie na stadionie Ławka. To właśnie tam rozegrany zostanie pierwszy we Wrocławiu mecz Ligi Lacrosse. Wrocławscy kosynierzy podejmą grą Warszawa, a spotkanie uroczyście rozpocznie legendarny koszykarz Śląska Wrocław Maciej Zieliński. To historyczny, bo pierwszy w naszym kraju sezon rozgrywek ligowych w tej młodej, ale bardzo widowiskowej dyscyplinie. Inauguracja Ligi Lacrosse, w której występują cztery drużyny, nastąpiła prawie miesiąc temu. Wrocławcy kosynierzy sezon rozpoczęli udanie, pokonując na wyjeździe Knights Kraków. Wygraliśmy 9-4, dość pewno wygrana, aczkolwiek mogło być trochę lepiej. Niemniej jednak to był początek sezonu. Mamy nadzieję, że teraz jeszcze poprawimy bilans bramkowy i to sporo. Przed pierwszym meczem we Wrocławiu z Gromem Warszawa nastroje w ekipie kosynierów są optymistyczne. Obie ekipy grały ze sobą kilkakrotnie, a bilans tych potyczek przemawia na korzyść gospodarzy. Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o mecze z Warszawą, do tej pory przegraliśmy jeden mecz. Graliśmy, no, w tym momencie nawet nie jestem w stanie policzyć szybko, ale około 5-6 spotkań było. Jeden mecz skończył się naszą porażką, resztę wygraliśmy dość przekonująco. Stanowimy sportowy monolit, dodaje z dumą szkoleniowiec wrocławskiej drużyny. Przede wszystkim nasz zespół nie ma słabych stron, a najmocniejsze to myślę w tej chwili bramkarz i formacja obronna. Zawodnicy kosynierów mają nadzieję, że ich dyscyplina będzie zdobywać z każdym meczem coraz większą liczbę fanów. W sobotę na stadionie przy Niskich Łąkach będzie na co popatrzeć, zapewniają. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Gromem Warszawa. Będzie to na pewno fajne wydarzenie, zwłaszcza, że jest to dość wyjątkowy sport, jeśli chodzi o nasz kraj. Na pewno będzie cała masa atrakcji, bardzo, bardzo szybkie tempo, atrakcyjna dla widza dyscyplina sportu. Dlatego jeżeli ktoś jest żądny mocnych wrażeń i naprawdę dobrej zabawy, powinien pojawić się na Oławce, na stadionie Oławka o godzinie 14 w sobotę. Jedną z dodatkowych atrakcji będzie rozegrany w przerwie pokazowy mecz rugby. Wstęp na sobotnie spotkanie lacrosse jest bezpłatny.